Leszek Miller przez cały czas popiera udział pań w polityce. Obecnie twierdzi, że partia stawia na utrzymanie 35% udziału kobiet w życiu politycznym, choć nie ukrywa, że ideałem byłby parytet 50%. Mówi, że Sojusz Lewicy Demokratycznej stawia obecnie na ludzi. Dobrymi ludźmi, czyli dobrymi kandydatami i skoncentrowaniem się na tych sprawach, które Polaków dzisiaj najbardziej interesują. Po pierwsze to praca. Polska powinna być krajem pracy, a nie krajem, w którym zatrudnienie jest przywilejem. Po drugie, dobrym systemem ochrony zdrowia, gdzie zdrowie człowieka zawsze jest ważniejsze niż pieniądz. Po trzecie, powszechnym systemem edukacji wyrównującym szanse i możliwości naszej młodzieży i dzieci. I po czwarte, nowoczesną gospodarką, która jest w stanie uczynić z Polaków ludzi zamożnych i dla nas lewicy jest w stanie zrealizować nasze lewicowe marzenia. O przyszłości swojej partii mówił z pełnym optymizmem. My startujemy z pułapu 8%, bo tyle uzyskaliśmy w ostatnich wyborach parlamentarnych. No i wszystko zrobimy, żeby mieć krotność 8. A ile będzie, to wszystko zależy od wyborców i od tego, co zrobimy w ciągu tych kilku lat dzielących nas od wyborów parlamentarnych. Zmieniło się szefostwo podlaskich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Szefem wojewódzkim jest Krzysztof Bil-Jaruzelski. Jedną z wiceprzewodniczących została kierowniczka Biura Rady Miejskiej w Suwałkach Grażyna Herbaczewska. Przemarsz prawie 100 osób spod centrum handlowego Plaza przy Dwernickiego był formą protestu. To jest protest antyrządowy, bo tu mówimy nie dla podwyżki podatków, podwyżki akcyzy i wszystkiej całej drożyzny, która czeka nas w tym i w przyszłym roku. Mówimy nie dla akta, które nie zostało wypowiedziane, a premier tylko zmienił populistycznie front, żeby podbić sobie słupki, które mu ostatnio spadły. Mówimy nie przeciwko chaotycznej polityce rządu, gdzie szef rządu wycofuje się z własnych decyzji, staje w opozycji do własnego rządu, jeszcze do własnego koalicjanta. Nie można się w tym połapać, to jest człowiek nieobliczalny, a przynajmniej zakłamany obłudnik, dla którego liczy się przede wszystkim popularność w Unii Europejskiej, poklepanie po plecach przez sąsiadów. Co zresztą widzimy, że jego polityka, dopłacanie do Grecji, czy właśnie forsowanie akta, które było popularne wśród jego partii ludowej w Parlamencie Europejskim, nagle z niewiadomych przyczyn zaczyna się od tego oczywiście wykręcać. Daje mu to, że jest kandydatem na stołek przewodniczącego Komisji Europejskiej. No, jednym słowem można powiedzieć, że przez swoje działanie sprzedał nas Polaków dla własnej kariery. Młodzi ludzie przemaszerowali Dwernickiego, Noniewicza, Chłodną pod Dąbek Wolności w Parku Konstytucji 3 maja z transparentami, flagami i okrzykami antyrządowymi. Chcę przedstawić przynajmniej z perspektywy narodowców, jakie można wprowadzić alternatywy do polskiej gospodarki, na przykład zlikwidowanie podatku dochodowego od średnich i małych przedsiębiorców, co dałoby przynajmniej większą konkurencyjność dla właśnie małych i średnich przedsiębiorców w porównaniu do wielkich koncernów, które nas dzisiaj zasypują. Oczywiście nie mam nic przeciwko wolnemu rynkowi, jednakowoż jest to, można powiedzieć, nieuczciwe działanie naszego rządu, że niszczy naszą gospodarkę. Już zresztą można przedstawić kazus Optimusa, który został zniszczony za rządów SLD, a który miał szansę stać się międzynarodową polską korporacją, z której oczywiście byłbym dumny. No i zdecydowany protest, ale pokojowy? No oczywiście, że pokojowy. Zresztą no nie wiem, czy ktoś zarejestrował jakiekolwiek ekscesy na protestach, tutaj, które organizowaliśmy w Suwałkach albo na marszach. Protest miał dużą dawkę emocji, ale odbył się w sposób cywilizowany i pokojowy. Policja asystowała imprezie. Dotąd Narodowe Siły Rezerwowe były niejako tylko na papierze. Teraz przyszedł czas na praktykę. Do tej pory wcielaliśmy i w końcu przyszedł czas na to, żeby sprawdzić, jakie to
materiał ludzki żeśmy wzięli sobie na tych Narodowych Sił Rezerwowych i teraz przeprowadzamy takie krótkookresowe szkolenie mające na celu zapoznanie z jednostką wojskową, również zapoznanie nas z żołnierzami tych Narodowych Sił Rezerwowych, zapoznanie ze stanowiskiem, jakie obejmują, z historią, tradycją. To jest takie krótkie, tygodniowe, pięciodniowe szkolenie. I to głównie teoria? To nie teoria, to jest właśnie poświęcone na umundurowanie, zapoznanie z historią, zapoznanie z obowiązującym to, czego będą wymagane na ich zajmowanym stanowisku. Odbędą strzelanie, odbędą zajęcia praktyczne na naszym przykroszorowym placu ćwiczeń. Ludzie zostali zaprowiantowani, umundurowani i uzbrojeni. Mundury mają już na stałe. Teraz już się zmieniło. Żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych pobiera mundur i w tym mundurze już wraca do domu i jest na każdy sygnał do wcielenia już przychodzi umundurowany. U nas dostaje tylko sprzęt uzbrojenia. W tej chwili armia stawia na służbę zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Jest to pierwsze spotkanie z jednostką. Mamy tutaj żołnierzy, którzy odbyli służbę zasadniczą, ale mamy również po tym szkoleniu przygotowawczym. No i to są sami mężczyźni. Nie, mamy też jedną kobietę, też ćwiczy. Panna Edyta chce służyć w armii zawodowej. Co kobieta robi w wojsku? Służę armii. Jasne, ale to taki strasznie męski zawód, no. Tak, ale mam równouprawnienie. Jasne. A jak się pani czuje w takich warunkach? Bardzo dobrze. No. Noszenie munduru to jest duma. Jasne. Czy to jakieś tradycje rodzinne? Czy... Nie. Nie mam rodziny w wojsku. A jak to powstało? Z wyboru? Zawsze chciałam robić coś dobrego i służyć krajowi. Także wybrałam wojsko. Nie ciężko? Nie. Daję radę. Sztu ćwiczenia i błoto i dookoła i bieganina i sprzęt i mundur. Mimo tego całego fizycznego wysiłku jestem dumna, że jestem żołnierzem rezerwy jak na razie. Mam nadzieję, że będzie to przepustka do mojej służby zawodowej. Kolejne dłuższe ćwiczenia już w październiku. Wtedy oddział Narodowych Sił Rezerwowych przejdzie ćwiczenia na poligonie. Blok jak wiele mu podobnych. Przed ponad rokiem mieszkanie w nim wykupił Paweł Żukowski, który próbuje zachęcić innych do zmodernizowania budynku i otoczenia. Chodzi o inicjatywy społeczne, ponieważ spółdzielnia jest taka trochę zesztywniała i no niestety nie wywiązuje się chyba częściowo ze swoich obowiązków. Mam nieruchomości na innych spółdzielniach i takich problemów jak w zakładowej spółdzielni mieszkaniowej nie spotkałem. Dariusz Lebioda, prezes Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej, dziwi się takim zarzutom. Wskazuje na specyfikę tego bloku. Spółdzielnia jest właścicielem budynku dokładnie po obrysie. Chodniki, trawniki, podwórka należą już do miasta. Stan techniczny nieruchomości i wygląd otoczenia dookoła nieruchomości. To jest naprawdę godne pożałowania. Place zabaw, chodniki, też elewacja budynku wymaga wiele do życzenia, ocieplenie budynku czy wewnątrz wygląd klatek schodowych. Prezes Dariusz Lebioda tłumaczy, że ocieplona została ściana szczytowa bloku. Na odnowienie elewacji czy klatek schodowych mieszkańcy muszą poczekać, bo fundusz remontowy jest ograniczony. W ramach inicjatyw społecznych miasto 2 lata temu dofinansowało plac zabaw. Spółdzielnia nie może inwestować w nowe chodniki, bo są one własnością miasta. Paweł Żukowski, który próbował interweniować i w ratuszu, i w spółdzielni, jest taką sytuacją niemożności rozgoryczony. Rozmawiałem z sąsiadami, natomiast sąsiedzi tak jak pesymistycznie tego podchodzą, powiedzieli, że przez tyle lat się nie zmieniło, prawdopodobnie i teraz się nie zmieni. Myślę, że w spółdzielni nie można szukać za bardzo pomocy, jedynie myślę, że inicjatywa społeczna, zebrania członków spółdzielni mogłyby może jakąś reakcję wywołać we władzach spółdzielni. Zebranie członków spółdzielni zaplanowane zostało na najbliższy piątek, 25 maja. Nazwa tej imprezy wzięła się od nazwiska mieszkańca Gajówki, a sam pomysł na nią, jak mówią organizatorzy, bierze się z ducha i tego, co przeżywa każdy człowiek chodząc po lesie. Dobór artystów również jest tu bardzo ważny. Wielką pomocą służy mi Wojtek Milewski. To on jako człowiek bardzo
bardzo zespolony z ludźmi jazzu przedstawia do akceptacji, czy też do rozmawiamy o tym, no i ustalamy charakter imprezy. Wydarzenie, na które wstęp jest darmowy, corocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych. Jego atrakcyjność jest tym większa, że oprócz wrażeń muzycznych można poobcować z naturą, co nieraz dziwi, szczególnie przyjezdnych artystów. Bywało zabawnie, mieliśmy takie sytuacje, że wielcy artyści przyjeżdżali tutaj ciemną nocą i mówili, no gdzie gramy? Tu. Nie stary, mówimy poważnie, gdzie jest scena, gdzie gramy? No tu. No więc i dalej dialog brzmiał tak. Proszę pana, to nie wiem, czy pan zdaje sobie sprawę, że nasze instrumenty są cenne. My tu, prawda, na takich, no nie wiem, to chyba jakaś pomyłka, no chyba pojedziemy. No trzeba było poczekać do rana i grali, i potem już chcieli zostać. Na imprezie gościł prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką, którzy mimo wielu obowiązków starają się być tu co roku. Dlaczego? Dlatego, że lubię i buduk, bo to w pięknym lesie w Puszczy Augustowskiej i bardzo lubię jazz i to już jest wystarczający powód, ale nie ukrywam, że bardzo ważne jest to, że i jazz na buduku i cała piękna Puszcza Augustowska kojarzy mi się z wolnym czasem, z urlopem, z wakacjami i z pobytem tutaj rodzinnym w Budzie Ruskiej, nieodległej. Zapytana żartobliwie o to, czy może zamiast przenosić stolicę do Krakowa, przenieślibyśmy Pałac Prezydencki z krakowskiego przedmieścia do Budy Ruskiej, odpowiada. Niech pani próbuje, pomogę. Prezydencka para z uśmiechami na twarzach rozdawała autografy i pozowała do zdjęć. W rodzinnych stronach mają więcej swobody i prywatności, co starają się w pełni wykorzystać. Teraz na przykład jak jestem, mam parę dni wypoczynku, to pływam, jeżdżę na rowerze, spotykam się z przyjaciółmi i korzystam z różnych atrakcji kulturalnych, które latem Sejneńszczyzna dostarcza, takich jak na przykład jazz na buduku z długą tradycją 9-letnią. Ja tu już jestem co najmniej 4, jeśli nie więcej razy, więc z przyjemnością z tych atrakcji tutaj dostępnych korzystamy. Buduk przyciąga fanów jazzu, jak i natury w najpiękniejszym wydaniu. Grają tu również światowej sławy muzycy. W tym roku największą gwiazdą wieczoru była japońska artystka Akiko, zachwycona pięknem naszego kraju, w którym jest po raz pierwszy. Pierwszy raz jestem w Polsce i gram z polskimi muzykami. To będzie naprawdę ekscytujące show. Nigdy nie mieliśmy takiego koncertu w Japonii. To jest naprawdę fajny, bardzo naturalny sposób na słuchanie muzyki. Bardzo wygodny i tak, zabawny. Jazz na buduku corocznie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Miejmy nadzieję, że może też liczyć na świetlaną przyszłość. Wszystko zdarzyło się jak w makabrycznym horrorze. W ubiegły wtorek około godziny 15 dyżurny sowackiej komendy otrzymał informację o mężczyźnie, którego zaatakowano maczetą. Zdarzenie miało miejsce w klatce schodowej jednego z bloków na osiedlu Północ. Na szczęście ofiara zasłoniła się ręką. Opisała napastnika policjantom. W rozmowie z poszkodowanym ustalili rysopis sprawcy i dosłownie w kilka minut później zatrzymali sprawcę niedaleko miejsca zdarzenia. Dziś wobec 29-letniego sprawcy sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Napastnikowi grozi do 5 lat więzienia. Życiu ofiary na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo.